Tylko do końca 2021 roku możliwy będzie zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku dotacja na to źródło ciepła nie będzie udzielana. Dodatkowo od 1 lipca bieżącego roku planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program Czyste Powietrze dopuszcza rozpoczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszystkie osoby, które złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia bieżącego roku, otrzymają dotację na te wydatki. Należy też w tym terminie przedłożyć fakturę za kocioł. Warunki te nie dotyczą wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie. Od 1 stycznia przyszłego roku nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego. Zmiany wprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz zapisami Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu. W wielu województwach, w tym w naszym regionie, obowiązują uchwały antysmogowe, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.